Cześć. Dzisiaj będzie krótki film porównujący wielkość sadzonek pomidora w zależności od terminu wysiewu. Zapraszam. Wiele osób bardzo wcześnie wysiewa pomidory, bo już w lutym, pod koniec lutego. Ja nie jestem zwolennikiem tak wczesnego wysiewania pomidorów, ale jeżeli już ktoś by chciał wysiewać w lutym, no to jest taka odmiana pomidorowych krasnoludków. Tutaj widzicie odmianę Micro Tom Gold, którego można wysiewać już w połowie lutego i nie ma problemu z niedoborem światła, doskonale sobie radzi na wiosnę, kiedy jeszcze nie ma dużo słońca. Podstawą sukcesu przy uprawie pomidorów jest wybór odpowiedniego podłoża. Pokażę Wam, do jakich podłoży ja w tym roku wysiewałem pomidory i te, które mogę polecić. Każde z tych podłoży u mnie sprawdziło się w tym sezonie bardzo dobrze i mogę je polecić. Nie polecam tanich podłoży z marketów, gdzie pojawiają się późniejsze problemy ze wzrostem siewek. Także zainwestujcie w dobre podłoże. No to pora na szybkie porównanie wielkości sadzonek. Tutaj widzimy sadzonki wysiewane 5 kwietnia, już po przepikowaniu. Nie mogły już dłużej czekać. Widać, że po kilku dniach słońca, właściwie po 3 dniach słonecznych, bardzo ładnie zaczęły rosnąć. Odmiana Brutus, wysiew 5 kwietnia. Tutaj duża sadzonka, odmiana Cherokee Purple, wysiana przypadkowo w papryce około 15-20 marca, ale nie ma miejsca na aż tyle miejsca na sadzonki, więc wybieram późniejszy termin wysiewu. Tutaj po 2 dniach od przesadzenia widać, jak bryła korzeniowa już przerasta ziemię. Idziemy dalej. Główny wysiew pomidorów to był 9 kwietnia u mnie. Zamierzam je dzisiaj przepikować. Już bardzo się proszę o to, żeby pójść do większych doniczek. Tutaj wysiew 9 kwietnia i możemy porównać wielkość sadzonek. Kolejny wysiew 14 kwietnia. Tak wyglądają. Możemy porównać je do tych wcześniej wysiewanych. I tutaj wysiew 20 kwietnia. Jeszcze malutkie sadzonki, ale tutaj zobaczcie, jaka jest różnica. 14, 20. No, praktycznie tydzień różnicy. I w dobrych warunkach pomidory potrafiły tak podrosnąć. Pięć dni różnicy między kolejnymi wysiewami około. Więc tutaj bardzo dobrze widać, jak szybko potrafią rosnąć pomidory. No i pozostaje podstawowe pytanie, który termin wysiewu jest najlepszy?
Ostatnie wiosny to dosyć duży deficyt słońca, zimno, więc sensowne wydaje się przesuwanie terminu wysiewu pomidorów na początek kwietnia, właściwie nawet do połowy kwietnia. Jeżeli ktoś planuje wysadzić do nieogrzewanego tunelu, termin wysadzania przewiduje na 15-20 maja, no to te sadzonki, wydaje mi się, ten termin wydaje się być sensowny. Tutaj sadzonki w zbliżeniu z 20 kwietnia. Liścienie, czekam na pierwsze liście właściwe i ciepło, no bo dzięki temu one będą bardzo szybko rosły. Dajcie znać w komentarzach, kiedy wy wysiewacie pomidory i jaki według was jest najlepszy termin. Udanego sezonu. Pozdrawiam, cześć.